Jan Paweł II przed śmiercią miał wyjawić jedno z największych tajemnic Kościoła. Dotyczyły one słynnych objawień w Fatimie, które miały przepowiedzieć dalsze losy świata. Tajemnice były trzy, dwie z nich zostały ujawnione 24 lata po objawieniach. Papież Polak, gdy był u kresu swojej drogi, zdecydował wyjawić treść trzeciej tajemnicy, która miała przepowiedzieć przyszłość ludzkości. Gdy Jan Paweł II zdradził treść trzeciej tajemnicy fatimskiej, wiele osób nie dowierzało. Pojawiały się głosy, że to nie wszystko, co papież wie, a tajemnica jest znacznie bardziej rozbudowana. Kościół zaprzeczył tym pogłoskom, twierdząc, że powiedziano już wszystko. Podkreślono jednak, że prorocka misja Fatimy się jeszcze nie zakończyła. Jan Paweł II zdradził wielką tajemnicę Kościoła. Sama Łucja twierdziła, że proroctwo fatimskie cały czas się spełnia, a my będziemy stopniowo obserwować, jak będzie zmieniał się świat. Tajemnica została ujawniona w 2000 roku. Wtedy zapowiedziano, że papież wraz ze świtą zostanie zaatakowany w drodze na nieznaną górę, na której szczycie stoi drewniany krzyż. Miał zostać zabity bagnetami i rozstrzelany. To jednak tylko część przepowiedni. Wiele osób uważa, że ten element układanki znalazł swoje odbicie w rzeczywistości, a był nim zamach na Jana Pawła II w 1981 roku. Jednakże kolejne elementy przepowiedni dotyczą dużo bardziej niepokojących zdarzeń. Na świat ma spaść cała fala kataklizmów. Przerażająca przepowiednia z Fatimy. Według przepowiedni Łucji na Dalekim Wschodzie ma rozpocząć się wojna między Rosją a Chinami. Po dwóch latach strona chińska miałaby wygrać i zdobyć tym samym hegemonię w Azji. W międzyczasie miałoby dojść do katastrofy w Ameryce Południowej i Północnej. Powodem byłby meteoryt, który miał spaść na Morze Karaibskie. Dwa. W tym czasie w Europie miałby nastąpić kolejny konflikt zbrojny, rozpoczęty ponownie przez atak Niemców na Polskę. Jak mówi przepowiednia, Polska dzięki zawierzeniu Matce Boskiej miałaby wygrać konflikt zbrojny. Większość krajów upadłaby, a Polska stałaby się ostoją wiary i cywilizacji. Wydarzenie to zostałoby nazywane drugim potopem. Nie wiadomo jednak, ile jest prawdy w przepowiedni Łucji, być może dowiemy się tego wraz z upływem czasu. Źródło: wot.pl